Dzień dobry Państwu, Onet Opinia. Dziś fantastyczny, wyjątkowy gość i nie mówię tak tylko dlatego, że ja bardzo lubię twórczość pana Krzysztofa Dałkrzewicza. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Cieszę się, od razu panią też polubiłem, bo jest pani przecudnej urody, a przy okazji tak, to duża przyjemność. No to bardzo dziękuję, bardzo mi miło. A teraz pewnie musimy niestety przejść do mniej przyjemnych tematów. Chociaż kto wie, znając pana, może to będzie całkiem przyjemny temat. Zapytam pana o rzecz bieżącą. Mianowicie ponoć nadal Kaczyński jest coraz bliżej teki wicepremiera. I bardzo mnie ciekawi, jak pan jako obserwator sceny politycznej widzi rolę Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Czy to będzie dobry wiceminister pod premierem, wicepremier pod premierem Morawieckim, czy może nie bardzo? Wie pani, według mnie to będzie wicepremier późno przychodzący do roboty, bo z tego co słyszałem, to pan Kaczyński najchętniej do południa śpi, w związku z tym rząd będzie zaczynał pracować od 13. Ale może złośliwi mówią, że może dobrze, jak ten rząd mało robi. Bo niedobrze robi. Wie panie, ja przyglądałem się tej całej awanturze z tą niby rozpadem koalicji. Od razu powiedziałem, zresztą nawet w szkle kontaktowym mówiłem, że nie wierzę w taką rzecz, ponieważ to wszystko tam funkcjonuje na zasadzie takiej rozmowy męża z żoną. Co to mąż mówi przy kolacji do żony: żono moja Leokadio, chciałem ci oznajmić, że chcę się z tobą rozwieść. A żona Leokadia mówi: mężu mój Marianie, zapamiętaj jedno. Wdową mnie wziąłeś i wdową zostawisz. I wie pani, i to tak funkcjonuje. Tam poprzepychali się, coś jeden drugiemu zabrał i to wszystko będzie dalej się bujało. Ale a propos tego, jak to funkcjonuje, to sobie myślałam ostatnio i znalazłam odpowiedni fragment, to jest cytat z pana Władysława Frasyniuka w pana książce, bo wydał pan książkę, o której też pogadamy. Bardzo mi się to podoba. Ulicznik zawsze napuka inteligentowi. Czy to nie jest zdanie, które genialnie określa naszą scenę polityczną? Tak. Tak. Tak, dlatego to zdanie znalazło się w tej książce po prostu. A poza tym lubię bardzo Frasyniuka, bo jest taki szczery człowiek po prostu. Ale niech pan spojrzy, my się głowimy, dwoimy, troimy, publicyści, naukowcy wymyślają teorie, jak to możliwe, że PiS taki i owaki, że inteligenci w opozycji nie są w stanie go pokonać, ale jak świat światem, faktycznie uderzyło mnie to po przeczytaniu tego fragmentu, no przecież nie było w historii partii inteligentów, która by wygrała na przykład z populistami, z ulicznikami. Możemy zamknąć kramik i iść do domu. Nie da rady. Ostatnio czytałem pana profesora Króla na temat właśnie inteligencji i że ona w tej chwili jest szalenie marginalizowana, przepraszam, u nas. I rzeczywiście wygląda na to, że populiści, zresztą nie tylko u nas, właściwie patrząc na cały świat, to wszędzie dochodzą do głosu i prawdopodobnie jakiś czas to będzie trwać. A ma pan, zastanawiał się pan, dlaczego tak się dzieje? Czy ludzie jako ludzie stali się mniej inteligentni, czy wszyscy chamiejemy po prostu? Ja myślę, że trochę chamiejemy. Myślę, że w związku z tym, że coraz częściej nie obcujemy ze sobą, tylko ze środkami masowego rażenia, że tak powiem, to się izolujemy i nie potrafimy się zachować wtedy, kiedy wyjdziemy z domu. Takie odnoszę wrażenie po prostu. To, co mnie zdziwiło w pana książce, powiedziałam to zresztą panu, to jest to, że panu się chciało wydać książkę, mogę nawet pokazać i zareklamować dobro kultury, a co? Wolno. Ustawa pozwala. To, że panu się chciało wydać książkę, w której komentuje pan naszą polską rzeczywistość i chciałam pana o ten fenomen zapytać, no bo to jest jakiś dramat, czy nie? Czy przesadzam? Satyryk komentuje dramat. Ale nie wiem, czy pani zauważyła, że te pandemie, bo to jest trochę i o pandemii, sporo o polityce, że traktuję to dosyć łagodnie. To znaczy nie przedstawiam właśnie jako dramat, tylko to, że jak ktoś weźmie tę książkę, żeby się zdrowo uśmiał, a już mi wiele osób mówiło, że śmieli się na głos, a jedna pani
opowiedziała, że jechała gdzieś tam z Gdańska do Torunia i czytała tę książkę w pociągu i co strona to się śmiała. To mówi ludzie, no z czego się pani śmieje? No to przeczytałam. No z czego się pani śmieje? Znowu przeczytałam. Mówi, przeczytała coś 80 czy 90 stron. I mówi, wie pan, panie Krzysiu, ja swojej córce tyle nie przeczytałam w życiu, co tym ludziom w przedziale. Także widocznie... Tu są strasznie obrazoburcze rysunki, świetne, godzące w polski rząd. Nie wiem, czy pan sobie, panie Krzysztofie, zdaje z tego sprawę. I w powagę instytucji państwowych i najwyższych urzędników państwowych. I są na to paragrafy, chciałam panu powiedzieć. No tak, myślę, że jak pan minister Ziobro się zepnie, to znajdzie. Czy naprawdę? Pan Paweł Okryński to ilustrował i świetnie to zrobił, naprawdę. Niektóre rysuneczki tak pasują do tej książki, także wydaje mi się, że zaprzyjaźniliśmy się z panem Pawłem na dłużej po prostu. Ma pan jakiegoś ulubionego polityka? To znaczy, wie pani... Traktuję na bieżąco. Kto palnie głupotę, tego lubię. No. O! Bo daje mi pieniądze po prostu. Pani. A nie jest trudniej być satyrykiem? Bo nie ma pan wrażenia, że politycy wyręczają satyryków? To znaczy generalnie pomagają satyrykom. I to w sposób taki znaczący, wie pani. Natomiast trudno... Ja pamiętam, jak padała komuna, to wszyscy mi mówili, no Krzysiek, już nie będziesz miał co robić w ogóle. Bo to wszyscy, że niby ustrój jest taki parszywy i nic więcej. Natomiast okazało się, że nie, że to nie ustrój jest winny, tylko ludzie. Bo... Przepraszam, nie wiem, czy pana dobrze słychać, bo chyba wypadł mikrofon. Musimy chyba poprawić, tak? Spróbuj. A, okej, okay, dobra. Spokojnie, spokojnie, okej, okay, pogadamy i ktoś tutaj podejdzie i poprawi. No takie są uroki programu. Wygląda pan świetnie z tą antenką. Nie wiem, czy można to pokazać, ale antenka wystaje niczym u kosmity. Aż wypadłam z wątku. Dlaczego trzeba płacić abonament na TVP? Bo za głupotę się płaci. To jest jeden z dowcipów w pana książce. No pan od tak wielu lat obserwuje tę polską scenę polityczną. Ma pan garść refleksji dotyczących TVP? To znaczy, ja mam... To nie jest garść, wie pani, bo to jest 40 lat doświadczenia w tym zawodzie, a jestem satyrykiem politycznym od samego początku. Mnie praktycznie inny rodzaj satyry nie interesuje. I wydaje mi się, że w miarę ogarniam to wszystko. I to nie jest pierwsza książka. Ja kiedyś w ogóle zacząłem od takiej książki, która się nazywa Przeżyłem, panie hrabio, z ilustracjami Szymona Kobylińskiego, bo to był mój ukochany rysownik i po prostu uprosiłem go, żeby mi pierwszą książkę zilustrował. Później miałem taki cykl książek Między Worujem a Przyszło zbożem. Do tego powstało, już nie pamiętam, 9 albo 10 tomów. I to wszystko jest polityka cały czas. I praktycznie tylko chyba dwie czy trzy książki, które... No tam i wiersze i dwie czy trzy książki, gdzie były takie neutralne opowiadania. A TVP, wracając do TVP, czy TVP dzisiejsza się różni od TVP, którą pan pamięta? Odkąd pan pamięta TVP? Wie pani, nie jestem w stanie pani powiedzieć, bo nie oglądam. Nie oglądam TVP, po prostu parę razy próbowałam obejrzeć wiadomości. Odrzuciło mnie tak, że po prostu tak jak trzeci program Polskiego Radia już nie istnieje u mnie, pierwszy program Polskiego Radia nie istnieje, bo ja mówię, jak chcę się pomodlić, to wtedy włączam pierwszy program Polskiego Radia. Natomiast jak chcę posłuchać o polityce, to przełączam na Radio Maryja. I to wszystko wtedy pasuje w tym. A czemu te media państwowe nie... Dobrze się pan roześmiał, bo ciężko utrzymać powagę rozmawiając z panem. Czemu te media państwowe dla pana nie istnieją? Nasz wydawca Patryk Miś jest na przykład wiernym, nie wiem czy mogę to powiedzieć, Patryk, jest wiernym oglądaczem TVP, bo mówi, że warto i że są ciekawe rzeczy.
Być przekonał może. Mnie, może zacznę to robić. Być może, ale dla mnie jest szkoda czasu. Gdybym się zaparł, wie pani, przyglądał, to może bym coś tam znalazł ciekawego. Ja nie mówię, że to one takie od początku do końca są do niczego, natomiast wiadomości, które są tam podawane, po prostu odrzuciły mnie od tego programu. Pierwszego i może drugiego. Być dobry instruktaż, jak nie robić telewizji, jak nie robić dziennikarstwa, co też ma swoją wartość. A trójka, bo rozdział też pan poświęca trójce. Rozumiem, że pan znał tam sporo osób. Jak pan pisze, tam się wpadało towarzysko, nie tylko zawodowo. To było środowisko, prawda? Nie, tam było fantastyczne miejsce do spotkań. Ja zresztą wtedy mieszkałem w Alei Róż, to na Myśliwiecką, to miałem 10 minut z kapcia. Natomiast tam się spotykało wszystkich, najfajniejszych, bo i Adaś Kreszmar, i Jona Szkowta, i Marysia Czubaszek. I to później byli moi przyjaciele i po prostu tam się rozpoczynało dzień w pewnym sensie, bo później albo się szło na miasto, albo wymyślało się różne fajne rzeczy, nagrywało się fajne rzeczy. Byli fantastyczni ludzie po prostu. A teraz? Teraz nie było mnie tam, nie wiem, z 8 lat albo i dłużej. Sądzi pan, że trójka się podniesie jeszcze, że jest na to szansa? Nie. Czyli koniec? To będzie jakieś radio. Wie pani, jakieś. Podobno jest mowa, że ma być muzyczne. Ale w trójce włączała się radio przede wszystkim na swoich, czy na Wojtka Mana, czy na Marcina Kadryńskiego. Gatunki muzyki, które po prostu mnie interesują. Ja uwielbiam fado. Także Kadryński tam też jest zakochany w tej muzyce, więc co niedzielę można by było sobie włączyć, posłuchać. Teraz jest Radio Nowy Świat. Wiem o tym, mam wklepane. Nie, już się przerzuciłem, także ja bez radia żyć nie mogę. Natomiast trójka to już nie jest moje radio. Też pan lubi radio? Też lubię radio. Lubi pan radio jako medium? Lubię, tak, tak. Ja bardzo dużo jeżdżę. Ja przejechałem w swoim życiu ponad 2,5 miliona kilometrów, więc dla mnie radio i płyty w samochodzie to jest rzecz najważniejsza po prostu. Najważniejsze pytanie w tym programie teraz zadam. Kiedy pana zdaniem skończą się rządy PiS i jak ewentualnie? Na pewno pan o tym myślą. Proszę pani. No, miejmy nadzieję, że za 3 lata, ale miejmy nadzieję, że szybciej. Ale tak szybko. Serio myśli pan, że co mogłoby sprawić, że części Polaków, nawet wyborcom PiS, zaczęłoby przeszkadzać te rzeczy, które robi Prawo i Sprawiedliwość? Bo to jest pytanie, które wielu komentatorów sobie zadaje. Ukraińcy wymyślili takie powiedzenie, że wyborców tworzy lodówka. Jak jest pełna, to rząd nie przeszkadza. Jak się staje pusta, to wtedy zaczyna się zastanawiać. A tutaj, wie pani, do zmiany może dojść wtedy, kiedy nastąpi kryzys, a nastąpi gospodarczy i PiS postanowi zepchnąć ten kryzys, wepchnąć w obce ręce. I wtedy mogą wymyślić sobie jakieś przyspieszone wybory, czy jakiś taki teatralny konflikt, jak mieliśmy teraz w stanie oglądać i tak się stanie. Myśli pan, że to był teatralny konflikt w Zjednoczonej Prawicy? Ja myślę, że w dużej mierze tak. No, zapytałabym jeszcze o górę długu publicznego, ale nie mamy już czasu. Jest ponad bilion. Jest duży dług publiczny i dużo zachorowań na COVID. No ale niestety musimy kończyć. Mogę tylko polecić pana książkę i podziękować. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję pięknie i proszę mnie jeszcze raz zaprosić. Będę pana zapraszać przynajmniej z przyjemnością. Dla pani. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Dałkrzewicz. I państwu także dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.